Dzisiaj spróbujemy namalować jedną z ruchliwych ulic miejskich. Spróbujmy wyobrazić sobie naszą pracę. Jest późne popołudnie, a w zasadzie zmierzch. Brak światła sprawia, że budynki tracą powoli swoje kolory. Właśnie przestał padać deszcz. Światła przejeżdżających samochodów odbijają się na mokrej powierzchni asfaltu. Wymarzony temat dla akwarelisty. Pracę namalowałem późnym popołudniem. Właśnie zjadłem pyszny obiad z rodziną, dałem kotom jeść, zobaczyłem z żoną fajny film. Malowałem. A w tym samym czasie na Ukrainie spadają bomby i giną ludzie. Doceniam to, że mogę malować. No i dziękuję Ukraińcom za to. Maluję, żeby nie zwariować. Malując, pomagam Ukrainie. Zresztą każdy z nas na swój sposób pomaga na tyle, ile może. W związku z tym zapraszam na mój profil na Facebooku. Można tam wylicytować pracę. A całą wylicytowaną kwotę wspólnie przeznaczamy na polską akcję humanitarną. Link do mojego profilu znajdziecie na końcu filmu. Akwarela została namalowana na papierze Winsor & Newton farbami Aquarius polskiej firmy Roman Schmal. Wielkość akwareli to 18 cm na 13 cm. Jeśli chodzi o kolorystykę, wykorzystałem głównie kolor numer 254, to jest intensywna ultramaryna, 360 brąz getit i 334 fiolet mineralny. Nie wiem, czy wiecie, że getyt to pospolity minerał nazywany na cześć niemieckiego poety Johanna Wolfganga Goethe. Charakterystyczną barwę nadają mu różne związki żelaza. A jeśli chodzi o ultramarynę, to w języku łacińskim ultra oznacza coś więcej niż, a marinus oznacza morze. Dlatego słowo można przetłumaczyć spoza morza. Pigment powstaje przez wypalanie gliny, siarki, węgla drzewnego i specjalnych związków chemicznych zawierających sód i węgiel. No i na końcu parę słów na temat pędzli. Poprosił mnie o to mały chłopczyk o imieniu Ignacy. Serdecznie go pozdrawiam i dziękuję mu za to pytanie. Na początku naszej przygody z malowaniem polecam zaopatrzyć się w jeden płaski pędzel, jeden okrągły pędzel ze szpicem, oraz jeden pędzel okrągły bez szpicu. Wielkość tych pędzli dobieramy w zależności od tego, jakie duże prace malujemy. Pędzel płaski i okrągły bez szpicu posłuży nam do zamalowywania dużych powierzchni, a pędzel ze szpicem do malowania szczegółów. Nie muszą to być pędzle z górnej półki. Zapraszam do sklepów plastycznych. Tam macie bardzo duży wybór pędzli. Do akwareli najlepiej nadają się pędzle z włosia naturalnego, z takich zwierząt jak wiewiórka, sobol czy kucyk. Pędzle te są zazwyczaj droższe od syntetycznych, ale w przeciwieństwie do nich utrzymują więcej wody, są miększe i dłużej utrzymują tzw. szpic. Thank you.
Jeśli podobał Wam się film, łapka w górę. Zapraszam też do zasubskrybowania mojego kanału. Czekam też na komentarze, ale tylko te konstruktywne.